Witam wszystkich. Dzisiaj jest wielki dzień dla świata krypto. Wielka adopcja krypto. NBA, Apple, Google. Normalnie masakra, ale zobaczcie, co się dzieje. Dzisiaj jestem kurde podekscytowany, tak? NBA star, LeBron James, tak? Zrobił, jest ten. Partnership ma, partnera zrobił z crypto.com, tak? I robi fundację w ogóle dla studentów i żeby właśnie ci studenci mieli edukację w Ohio, tak? Niby tym właśnie swoim, z tą swoją fundacją, tak? To bardzo dobre wiadomości. Akceptacja krypto, krypto nie umiera, tak? Krypto się rozwija i ludzie regulują. Obejdziecie ten odcinek i zrozumiecie dzisiaj, że jest wielki step, wielki stopień w kierunku krypto, żeby poszło w górę i totalna akceptacja krypto za parę lat. Dzisiaj wielki, wielki dzień. NBA, co jeszcze? Patrzcie, major, tak? Dwóch majorów, tylko jest jeden artykuł. Przyjmuje w ogóle pierwszą wypłatę w krypto, tak? W Bitcoincie. Ten major, Adams, i jeszcze inny major, tak? Co jeszcze się tutaj dzieje? Patrzcie, Dennis Porter, tak? Co on tutaj napisał? To jest krypteczna postać w świecie krypto, warto go śledzić. Gdzie to jest? Patrzcie. O, zaraz zgubiłem. O, breaking news, out of Arizona, Bitcoin, legal trade, law. Okej, powiem wam, o co chodzi. Tutaj oni akceptują, kurde, Bitcoin, tak? Jako legalny w ogóle, kurde, ten trader, jako można robić transakcje legalnie, płacić w wypłaty, tak? Po prostu akceptują, akceptacja Bitcoin jest w ogóle w Arizonie i w Ohio, nie w Ohio. A, i w Texas, patrz. Candidate of Government of Texas lays out plans for Bitcoin, widzicie? Texas i Arizona, tak? Chcą zrobić legalny Bitcoin. Normalnie akceptacja jest normalnie, no kurde, całą gębą, tak, zajebista jazda, no dobra, dobra, dobra rzecz, tak? I co tutaj jeszcze? Patrzcie, dobre też wiadomości są dla Ethereum, nie? Że Ethereum gra sandbox, tak? 93 miliony dolarów tam idzie, tak? Blockchain Ethereum, kurde, boomuje ostro w ogóle. W metaversie to jest sandbox. Warner Music, będą kurde grali Snoop Doggi, kurde gwiazdy, Justin Bieber, Red Hot Chili Peppers, Ed Sheeran, czy takiego tam, tak? W ogóle jazda na maksa, dzisiaj wielka adaptacja jest. Zrobiłem oddzielny odcinek o tym właśnie, o tym Ethereum, tak? Zobaczcie sobie, nie chcę się powtarzać dwa razy to samo, tak? Co tutaj jeszcze? Patrzcie, Google, masakra. Google Cloud właśnie ma drużynę, żeby zrobić digitalny asset, tak? Co w ogóle na cloudzie Google'a zrobić, żeby było właśnie kryptowaluty, tak? W ogóle zajebista sprawa, tak? W ogóle jest, kurde, Google, Apple, kurde, patrzcie, Apple, tak? Patrzcie, Apple stock jumps after CEO hits a metaverse investment. Widzisz? Inwestuje Apple w metaverse. Jak inwestuje w metaverse, to znaczy muszę być na blockchainach kryptowalut, tak? To czyli Apple stock poszedł w górę o 3% od razu i po prostu tutaj jest wielka, wielka nadzieja, tak? Że w ogóle właśnie ten metaverse, jak i krypto, jak i przyszłość krypto, że krypto nie umiera, jak tam ludzie pieprzą głupoty, tak? Krypto się dopiero rozwija. No dzisiaj są takie wiadomości, że normalnie widać, że ludzie kupują dołki, tak? I że teraz krypto będzie szło pomału w górę i może szybciej odzyska swoją wartość sprzed paru miesięcy, tak? Drugie takie wiadomości są. Axie Infinity to jest taka gra komputerowa, która w ogóle ludzie zarabiają na niej pieniądze, tak? W ogóle jest popularna w Afryce, w Filipinach, tam ludzie rzucają swoje prace, zarabiają. Niektóre kraje już regulują nawet podatki o tej grze, bo ludzie zarabiają więcej pieniędzy niż w swoich pracach, tak? W grę się trzeba wkupić, nie jest tak takie proste, też nagrałem o tym odcinek, zobaczcie sobie, tak? Ale też jest jazda, że nowy token powstaje RON, tak? Dzisiaj. Axie Infinity boomuje się ostro, tak? Nowy RON token, nowy blockchain, bo gra w ogóle się rozwija, a tam inwestują w te metaverse, w tym właśnie Axie Infinity, tam gdzie są te NFTs, dużo, dużo pieniędzy. RON token powinien ich właśnie dać szybsze transakcje, większe pole do popisu, tak? Kosztuje po 3,75, może warto zobaczyć ten token, możecie kupić albo coś, no nie wiem, zobaczcie. Nagle się wychodzi, to wam daje newsy. Ostatnie wiadomość to są troszeczkę złe, tak? Rząd, Biały Dom, kurde, w Stanach, tak, chce regulować krypto, tak, i w ciągu w ogóle tego tygodnia chcą właśnie wyregulować krypto. Nie jest to dobra wiadomość troszeczkę, bo tutaj jest taka, kurde, o security chodzi, tak, a krypto nie jest, kurde, security, tak, i tutaj już jest małutki, kurde, problem, tak, ale zobaczymy, nie, to nie będę nic mówił, też może to być oddzielny odcinek o tym wszystkim. Na razie czekamy, to powinno być pod koniec
lutego, tak w ciągu miesiąca czasu, byśmy wiedzieć, o co chodzi. Jak te właśnie wiadomości nie będą aż takie przykre, to po prostu krypto pójdzie w górę. Jak takie będą troszeczkę przykre, chyba będą przykre, ponieważ kwetsy w Stanach dali taką inflację 7% w tym roku, że ludzie po prostu uciekają, mogą uciec w kryptowaluty, tak? Ale oni robią dobre regulacje na bonzy, tam jakieś swoje takie kurde akcje tych banków, tak? Że normalnie ludzie by nie ryzykowali aż tak mocno, jak i w kryptowalutach, tak? I tutaj może być problem. Okej, to wszystko. Witam was serdecznie. Tfu, żegnam was. Nie witam. Na razie, ziomale, pozdrawiam. Miłego dnia, miłego inwestowania. Zajebisty dzień z krypto. No, cieszę się jak cholera. Na razie.